Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolski o Wojnie i zapraszam do obejrzenia odcinka w temacie afery wokół krabów, czyli Crabgate, czyli dlaczego MON zamówił koreańskie armatochaubice samobieżne z Korei i zamówił w ramach umowy wykonawczej i dlaczego w najbliższy piątek podpisze umowę ramową na polskie kraby i dlaczego to nie jest umowa wykonawcza. Postaram Wam się przedstawić obie strony tego medalu i z czego wynika wiele nieporozumień, problemów i pretensji pomiędzy przemysłem a wojskiem. Jeżeli odcinek będzie dla Was ciekawy, a myślę, że będzie, poproszę o zalajkowanie, zasubskrybowanie, skomentowanie i oczywiście możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite, tu u góry jest odnośnik. I po tym paśmie autoreklamy, oczywiście reklama od sponsora odcinka, mianowicie od Fundacji Fair, która pomaga osobom, które płacą kredyt walutowy, czyli we franku szwajcarskim, euro lub dolarze. Fundacja pomaga takim osobom i bezpłatnie przeanalizuje taką umowę oraz zweryfikuje ugodę, którą wysyła bank. Ponad 98% takich umów nadaje się do całkowitego unieważnienia kredytu walutowego. Warto sprawdzić również swoją umowę kredytu hipotecznego w złotówkach opartego o wskaźnik WIBOR. Okazuje się, że jest wiele kontrowersji z nim związanych. Za parę lat WIBOR-owicze, jak to się już o nich mówi, mogą skończyć tak samo jak frankowicze, czyli odzyskają w zasadzie całość prowizji banku i odsetek. Posiadacze kredytów gotówkowych również mogą liczyć na pomoc fundacji. Konstrukcja takich umów w zdecydowanej większości jest błędna i bankowi nie należą się żadne odsetki, prowizje czy ubezpieczenia. Jest on zobowiązany do oddania ich na rzecz kredytobiorcy. Warto również zwrócić się do fundacji, gdy przed terminem spłaciliście kredyt gotówkowy. Bank powinien zwrócić część prowizji, niestety sam z siebie zwykle tego nie robi. Wszystkie formalności z fundacją można załatwić w 100% zdalnie, a w opisie pod linkiem, przepraszam, w opisie pod tym filmem znajdziecie link do formularza kontaktowego oraz link do strony fundacji. Koniec reklamy. No dobrze, czyli rozpoczynamy odcinek związany z Crabgate, z aferą o kraby i teraz zanim zaczniemy opisywać, zanim Wam powiem co się wydarzyło, najpierw krótko ile tak naprawdę Wojsko Polskie powinno mieć armatochaubic samobieżnych i co się dzieje. Gdybyśmy chcieli wyposażyć wszystkie teoretycznie 6 dywizji, zakładając, że każda dywizja będzie miała jedną brygadę artylerii i ta brygada artylerii też będzie miała armatochaubice samobieżne. I gdyby chcieć wyposażyć wszystkie brygady wojsk lądowych, docelowych 6 dywizji plus te brygady, 6 brygad artylerii w 6 dywizjach, to potrzebujemy mniej więcej 816 armatochaubic samobieżnych kalibru 155 mm. Oczywiście to jest bez żadnego zapasu. Gdybyśmy chcieli liczyć taki racjonalny zapas rzędu, nie wiem, około 30%, no to mamy wtedy liczbę 1000 armatochaubic, które są potrzebne. Gdybyśmy uwzględnili to, że te kolejne dwie dywizje nie powstaną, bo prawdopodobnie nie powstaną, to okazuje się, że tych armatochaubic potrzebujemy zdecydowanie mniej. Nawet wliczając brygady artylerii, no to potrzebujemy mniej więcej 550 armatochaubic samobieżnych kalibru 155 mm. I tą liczbę 550 warto zapamiętać, ponieważ te ogłaszane 1060 armatochaubic przez ministra Błaszczaka albo generalnie wyliczane 816 armatochaubic dla 6 dywizji i 6 brygad artylerii, to są w mojej ocenie twory wirtualne, które raczej się nie zrealizują w praktyce, ponieważ mam wrażenie, że dwie kolejne dywizje po prostu nie powstaną. I realną raczej wartością, wokół której oscylujemy, to jest mniej więcej 550 armatochaubic samobieżnych kalibru 155 mm. I teraz do tej pory oczywiście królowały w siłach zbrojnych RP guździki. Armatochaubice 2S1 wyposażone w topaza, to w zasadzie koniec ich zalet, ponieważ kaliber 122 mm, niska donośność, bardzo dobrze znane w Wojsku Polskim, remontowane przez krajowy przemysł. No, ich jedyną zaletą naprawdę było to, że były po prostu, tak? Brak nowoczesnej amunicji do nich. Amunicja kasetowa nawet nie była, czyli hasyt nie był zamawiany, ale mieliśmy w siłach zbrojnych RP oficjalnie ponad 500 tych armatochaubic, natomiast z tego co pamiętam, to mniej więcej 360 albo 380 było użytkowanych, czyli dużo, pokaźna liczba. No i oprócz tego zamawiano kraby. No i kraby zamawiano od początku bardzo nieśmiało i niechętnie. Zamówiono 96, potem zamówiono dodatkowe armatochaubice, no i finalnie stanęło na tym, że zamówiono około 120 armatochaubic do wybuchu wojny. Z czego dwie miały być dla Torunia, czyli do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, no i reszta to miały być dywizjonowe moduły ogniowe, czyli jak sobie popatrzymy, że zamówiono mniej więcej 120, dzielimy przez 24 w DMO,
No i idealnie wychodzi 5 dywizjonowych modułów ogniowych, czyli 5 demo. Czyli liczba, słuchajcie, absolutnie, kompletnie, totalnie zaniżona, niewystarczająca, nieumożliwiająca zabezpieczenia w żaden sposób przezbrojenia sił zbrojnych RP. Ale przed wybuchem wojny nikt się specjalnie nie przejmował potrzebami wojsk rakietowych i artylerii. Był program HIMARS, który był tak bardzo niemrawo realizowany i był raczej realizowany na zasadzie puszczania oczko do Amerykanów, że kupujemy od nich drogi sprzęt. Kraby nie były specjalnie zamawiane. I teraz to, co jest ważne, to to, żebyście też zapamiętali, że kraby były dostarczane do wojska nawet nie w ilości 24 sztuk rocznie, tylko często było to mniej. 14-16 sztuk. Wynikało to z tego, że wojsko miało niskie zdolności absorpcyjne i samo wojsko twierdziło, że zanim rozpiszą przetarg na garaże, zanim te garaże dla krabów, a krab jest duży, dużo większy od goździka, zanim te garaże powstaną, żeby nie trzymać sprzętu pod murką, a pod wiatami, etc., etc., trzeba przeszkolić artylerzystów. Więc ta produkcja generalnie była przez wojsko hamowana, bo oczywiście dla huty no to byłoby lepiej trzepać te kraby w większych seriach produkcyjnych, no bo to jest taniej wtedy, tak? Więc moce produkcyjne huty Stalowa Wola były mocno ograniczane przez wojsko, które no, absorbowało bardzo mało przed wybuchem tych wojen armatochaubic, po prostu. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ta ratunkowa umowa na koreańskie podwozia z 2014 bodajże narzuciła troszeczkę niekorzystnych umów na linii Huta Stalowa Wola Korea. No po pierwsze, od każdego podwozia płaci się tam X% Koreańczykom, okej, bo to jest licencja. Po drugie, niektóre podzespoły są narzucone w pewnych ilościach, znaczy narzucone w proces ich zakup z Korei i jest na nich pewien duży narzut. No i kolejna sprawa jest jeszcze taka, że niektóre krytyczne podzespoły, na przykład takie jak, nie wiem, Powerpack, czyli silnik z układem napędowym, no muszą przechodzić przez ręce koreańskie, które narzucają, znaczy przechodzić, no nominalnie, realnie nie, ale nominalnie przechodzić przez Koreę, tam jest narzut dorzucany. No i zapisano, z tego co pamiętam, 30 albo 35 powerpacków jako taki limit roczny maksymalny, no bo to i tak prawie dwukrotnie przekraczało możliwości absorpcyjne wojska, więc było ok. No i na wszystko powyżej musieli się zgodzić Koreańczycy. No i super. I wiecie, przed wybuchem wojny nikt o tym nie myślał, no bo w zasadzie i tak wojsko nie absorbowało więcej krabów. Huta Stalowa Wola cieszyła się, że w ogóle ma cokolwiek do roboty. To było jeszcze za prezesa Zająca. No i kraby powstawały, produkcja niespieszna, bo jej nie było potrzeby szybszej produkcji. Te kraby wykonywano bardzo dokładnie, bardzo solidnie. Tam jest dużo ciekawych rozwiązań, zwłaszcza jeżeli chodzi o komorę nabojową, uszczelnia czy jej zamku armaty. Krab ma tą specyficzną cechę, że on praktycznie każdą amunicję jest w stanie stosować. Druga sprawa jest taka, że lufa kraba jest utwardzana za pomocą też autoforażu, to się nazywa, czyli utwardzania z ciśnieniem, czyli do lufy jest wprowadzane coś w rodzaju takiego wyciora, bo nie to się inaczej nazywa fachowo, i lufa jest od środka traktowana ciśnieniowo, także się utwardza. Jest to podobny proces stosowany na przykład w nowoczesnych czołgach. I efekt jest tego taki, że lufa kraba jest w stanie wytrzymać jakieś kosmiczne ilości strzałów z armaty, naprawdę kosmiczne. Co się też trochę odbiło potem czkawką, bo zamiast wojsko zamówić zapasowe lufy, to stwierdziło, że skoro lufa w krabie wytrzymuje tam, nie wiem, 6 do 8 tysięcy strzałów, to w zasadzie po co kupować większej ilości zapasowych luf, nie wiem, że nigdy z tego nie będą tyle, nikt z tego nigdy nie będzie tyle strzelać, tak? Co się okazało być złudzeniem, patrząc po tym, co się działo na Ukrainie. I teraz tak, do wybuchu wojny na Ukrainie wyprodukowano 96 krabów. Rozpoczęła się wojna na Ukrainie, no i w zasadzie to siły zbrojne Ukrainy to by się w dużym stopniu zawaliły w pewnym momencie, gdyby nie m.in. ratunkowe dostawy z Polski. No, daliśmy 300 czołgów, daliśmy bardzo dużo transporterów opancerzonych BWP-1. Nie będę pierwszy, który poda tą informację w przestrzeni publicznej, ale jak kiedyś wyjdzie, ile daliśmy BWP-1, to wszyscy dopiero otworzą oczy ze zdumieniem, bo do czołgów to daliśmy niedużo w porównaniu z BWP-ami. No i daliśmy oczywiście armatochaubice samobieżne. Daliśmy goździki, grubo ponad 100, naprawdę grubo ponad 100 goździków daliśmy. No ale oprócz goździków, no, goździk po ukrainizacji jest nie do odróżnienia ukraińskiego od polskiego goździka, zwłaszcza że radiostacje są wymontowane, nie wiem czy to pas jest wymontowany z nich czy nie. Natomiast no, poszły też kraby. I teraz najpierw poszedł pierwszy dywizjon krabów, czyli poszło 18 sztuk i to był dywizjon zdjęty z Sił Zbrojnych RP. Po czym poszło jeszcze 36 krabów od razu, czyli znowu ściągnięte kolejne dwa, znaczy niecałe dwa dywizjony, tak? No pamiętajmy, że polski demo to są 24, natomiast ukraiński dywizjon to jest 18 armatochaubic.
No ale realnie siły zbrojne RP ściągnęły sobie łącznie 54 armatochaubice samobieżne, czyli 3 dywizjony, no i cała jedna ukraińska brygada była wyposażona w kraby, i to jest ta brygada, która zadała Rosjanom potworne straty. I te kraby trafiły już, słuchajcie, 54 sztuki w 2022 roku. I one były zdjęte z, że tak powiem, stanów sił zbrojnych RP. Czyli jak mieliśmy 96 armatochaubic, samobieżnych krab dostarczonych, z tego co kojarzę, zdjęliśmy sobie 54 i pipura, zostały 42 kraby. Ukraińcy oczywiście zamówili potem kolejne 54 kraby, tylko że te 54 kraby to one jednocześnie miały być na wyprodukowane na takiej zasadzie, że my sobie je wciągniemy na nasz stan, żeby uzupełnić to, co daliśmy po prostu Ukraińcom, tak? No, ale Ukraińcy u nas zamówili za normalne pieniądze kraby. Oprócz tego wojsko zamówiło we wrześniu 2022 roku kolejne 48 krabów. Efekt tego jest taki, że finalne zamówienie na kraby, wliczając, pomijając na razie kwestie ukraińskie, miało wynosić 120 zamówionych do wybuchu wojny plus 48, no to te dwa dodatkowe 170 sztuk armatochaubic samobieżnych krab. Z czego z tych 170 sztuk armatochaubic samobieżnych krab oczywiście nie ma, ponieważ w wojsku dalej brakuje mniej więcej 90 egzemplarzy, czyli dostarczono jakieś 78. Oczywiście produkcja dla Ukraińców też trwa. Pamiętajcie też o tym, że w Hucie Stalowa Wola reanimuje się kraby, które czasami są po prostu kosmicznie postrzelane. Więc złośliwie bym powiedział, że prawdopodobnie w 2022 roku to prawie setka krabów opuściła Stalową Wolę, niektóre być może dwukrotnie. Natomiast w czym rzecz? Oczywiście huta zaczęła zwiększać moce produkcyjne dość intensywnie. I teraz prawdą jest to, co zostało powiedziane, czyli to, że moce produkcyjne huty Stalowa Wola sięgają 50 krabów rocznie. Ok, tylko trzeba pamiętać o tym, że trzeba jeszcze do nich mieć podzespoły, na przykład tak mało ważne jak Powerpack. No i tu był problem, i to bardzo duży, ponieważ Koreańczycy już wtedy weszli z butami na polski rynek, o czym zaraz wam opowiem. No i Koreańczycy stwierdzili, że no, po co mają robić naszą zgórkę, jak mogą zrobić podgórkę? No i skoro mamy zapisane do na przykład 35 powerpacków, no to tyle będziemy mieli. A reszta to jest problem. No i teraz jest kwestia pozyskania silników do krabów, pozyskania innych rzeczy. Tam jest jeszcze kwestia tego, czy coś może iść na Ukrainę, czy nie, bo Koreańczycy to byli mocno niechętni, żeby coś szło na Ukrainę, dlatego to szło między innymi ze Stanów Sił Zbrojnych RP, bo tego nie byli w stanie zablokować. No i efekt jest tego taki, że huta zwiększyła moce produkcyjne, na przykład w zasadzie te 18, kolejny ukraiński dywizjon, 18 dział, to bardzo szybko wyprodukowała. Natomiast i chyba dostarczyła z tego, co kojarzę, natomiast no, są pewne wąskie gardła, jeżeli chodzi o podzespoły z krajów trzecich. No to teraz skąd się w tym wszystkim biorą Koreańczycy? No jak sami widzicie, skoro Wojsko Polskie pozbyło się, nie powiem, że połowy guździków, bo dokładnej wartości nie dam, ale nie znam, ale prawdopodobnie około połowy guździków i pozbyło się no, ponad połowy krabów, które dało po prostu Ukraińcom, no to nagle się okazało, że w zdolnościach wojsk rakietowych i artylerii to nawet nie pojawiają się dziury, tylko że dzieje po prostu wyrywa jak rów mariacki. No i trzeba było na szybko coś z tym zrobić. Więc na szybko podpisano umowę z Koreańczykami na zakup, i to jest dość ciekawa sprawa, na zakup przede wszystkim armatochaubic samobieżnych w ilości 212 sztuk, ale to pierwotnie miało nie być 212 sztuk, ponieważ na początku chciano kupić 48 armatochaubic K9, czyli dokładnie, prawie dokładnie tyle, ile dano Ukraińcom. No i jednocześnie rozwijać moce produkcyjne kraba. Natomiast tutaj się przemysł mocno nie dogadał z wojskiem. Różne dziwne rzeczy nastąpiły. No i też Koreańczycy się zorientowali, że chyba to będzie dla nich średnio opłacalne, więc Koreańczycy wymusili podpisanie umowy. Może pierwotne plany były inne, w wyniku której kupiono 212 armatochaubic samobieżnych K9A1. Przy czym 36 to były starsze, już wyprodukowane w latach 2008-2009 armatochaubice K9, które trafiły na skład mobilizacyjny w Korei Południowej. One mają być modernizowane potem do standardu K9A1. No i te 36 używanych K9, no to ich stan był ok, różny. Natomiast no, to widać było, że to nie jest krab. Tam brakowało wielu rzeczy, z których załogi były w krabach zadowolone. Ale kupiono 212 armatochaubic.
Znowuż, tak jak wam wspominałem, potrzeby sił zbrojnych RP już obecnie na poziomie 4 dywizji, 550 armatochaubic samobieżnych przynajmniej. No to mamy zakupiono 212 armatochaubic K9. Do tego pamiętajcie, że zamówiono łącznie 170 krabów. No to już mamy 380 armatochaubic samobieżnych. No, czyli jeszcze brakuje ponad 200 sztuk do tego poziomu 550. Natomiast zeszły piątek Agencja Uzbrojenia podpisała umowę wykonawczą z Hanwą na zakup kolejnych armatochaubic K9 i w tym wypadku podpisano umowę na zakup 6 armatochaubic w wersji K9A1. Dlaczego 6? Żeby był równy rachunek, ponieważ jak dodamy sobie do 212 armatochaubic, które już kupiono, 6 sztuk, to mamy 218 armatochaubic. I teraz tych 218, dwie sztuki idą do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, zostaje 216. 216 dzielimy na 24, bo tyle ma dywizjon nowy moduł ogniowy. I zostaje nam 9 DMO, czyli dla 9 dywizjonów kupiono armatochaubic wersji A1. Natomiast ma być podpisano jeszcze umowę na 146 armatochaubic w wersji K9PL. I ta wersja K9PL to w sumie nie ma wiele wspólnego z PL, bo ona po prostu zawiera pewne podzespoły, które no, powinny się znaleźć od początku w tych haubicach. Czyli automatyczny system gaszenia i tłumienia wybuchów nie tylko w przedziale załogi, ale i w przedziale bojowym, system filtrowentylacji, klimatyzację, agregat prędotwórczy przeniesiony do podwozia, a nie z tyłu wieży doczepiony, system ostrzegania, czy wspomniana obra i parę innych rzeczy. I to są podzespoły, których no, mocno załogom brakowało w tych pierwszych K9A1. Zwracano uwagę, że to powinno się znaleźć i to się znalazło w tym K9PL, natomiast nazywanie tego PL sugerujące, że to jest coś z Polską, związanego z Polski, średnio. No i w efekcie z dodatkowych 146, znaczy przepraszam, zamówiono dodatkowe łącznie 152 armatochaubice, czyli mamy 212 plus 152 i mamy 364 armatochaubice samobieżne z Korei i jak do tego dodamy 170 krabów, mamy 534 armatochaubice. I w zasadzie, słuchajcie, te zakupy już do tej pory poczynione z punktu widzenia czterech dywizji prawie wyczerpują potrzebę posiadania armatochaubic samobieżnych. Licząc pewną rezerwę, pewną nadwyżkę, no to jeszcze może około 200 sztuk by się przydało. I tu już wam powinno odpowiedzieć, i to wam powinno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przemysł jest wściekły i dlaczego i Huta, i PGZ tak mocno kontestują zakup, czy umowę wykonawczą na armatochaubice K9 z Korei. Kontestują, ponieważ w powszechnym przekonaniu nowy rząd, nowy minister obrony narodowej nie będą budować dwóch kolejnych dywizji. Czy tak będzie, czy nie? Nie wiemy. Tak, to natomiast no, powszechne przekonanie jest takie po prostu. I w efekcie nie będzie potrzeba 800 iluś tam armatochaubic z zapasem odtworzeniowym prawie 1000, tylko będzie potrzeba 550 armatochaubic z zapasem odtworzeniowym może 650. Więc te zamówienia, które już zostały wykonane, w zasadzie całkowicie wyczerpują potrzeby wojsk rakietowych i artylerii. Czyli inaczej rzecz biorąc, najliczniejszą armatochaubicą samobieżną w Polsce staje się koreańska K9A1 albo K9PL, a generalnie K9, której będzie ponad 360 sztuk. Natomiast Krab staje się mniej liczną armatochaubicą samobieżną niż K9 i co więcej, kolejne zakupy Kraba są dość wątpliwe. Nie wiadomo, czy będą. Kolejna kwestia jest taka, że z Koreańczykami podpisano umowy wykonawcze, czyli kasa do nich idzie, chociaż to jest ich własna kasa, o czym zaraz wam opowiem. Natomiast polski przemysł ma podpisywane umowy ramowe. Umowa ramowa niestety MON-u finalnie do niczego nie zobowiązuje. To jest określenie przez MON, że on chce coś podpisać. Natomiast umowa liczy się wykonawcza, a nie umowa ramowa. Umowy ramowe są określane w przemyśle jako umowy o G, nie będę tego rozwijał. No bo przemysł uważa, że na podstawie umów ramowych nie jest w stanie tak czy siak zaplanować racjonalnie produkcji i zacząć kupować podzespołów, ponieważ umowa ramowa finalnie MON-u do niczego nie zobowiązuje. Zobowiązuje dopiero umowa wykonawcza. I tutaj trochę trudno mówić racji przemysłowi. Natomiast to jest punkt widzenia przemysłu, tak? Czyli, aha, no jeszcze przemysł uważa, że zdolności produkcyjne Stalowej Woli w przypadku usunięcia wąskiego gardła z powerpackami i z kilkoma innymi podzespołami to jest spokojnie 100 armatochaubic rocznie. Jest to możliwe, jak najbardziej.
I to jest optyka przemysłu. Natomiast optyka wojska jest taka, że po pierwsze wojsko w kwitach ma wpisane 6 dywizji, czyli wojsko widzi w kwitach 800 z ogonkiem armatochaubic samobieżnych, czyli z punktu widzenia wojska to my dalej mamy mniej niż 40% tego, co potrzeba, nie? Więc z punktu widzenia wojska jest bardzo duża przestrzeń na armatochaubice samobieżne. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, wojsko nie za bardzo chce już kupować kraby. Oni uważają, że krab jest super, krab się z ekstra sprawdził na Ukrainie. Nikt tego nie kontestuje, bo tego nie da się kontestować. Natomiast wojsko uważa, że przyszłość należy do armatochaubic samobieżnych, które mają w pełni zautomatyzowany mechanizm ładowania pocisków i ładunków miotających. No i tutaj cały problem polega na tym, że krab ma zautomatyzowany magazyn pocisków, z którego się ręcznie wysuwa na zautomatyzowany podajnik pocisk. Pocisk jest ładowany do komory, no i potem ręcznie się ładuje ładunki. I tak jest w dużej ilości armatochaubic samobieżnych na świecie. Duży, ale niekoniecznie. No w pancerchaubice na przykład jest w pełni zautomatyzowany podajnik pocisków, tak samo w K9A1. Z kolei w pancerchaubice ręcznie się podaje ładunki, w K9A1 ręcznie. Z kolei rosyjska MSTA ma automat do w pełni zautomatyzowany podajnik pocisków i półręczny podajnik ładunków, bo trzeba ręcznie kasetę z ładunkiem ustawić na podajniku, albo tym, który jest ładowany automatycznie do armaty. Rozwiązania są różne. Z kolei Archer brytyjsko-szwedzki ma w pełni zautomatyzowany mechanizm i pocisków, i ładunków. Koalicja SW rosyjska też ma w pełni zautomatyzowane. Przyszły Donar, czy tam AGS niemiecki, też ma w pełni automat do ładunków i do pocisków. No generalnie trend jest jasny, czyli w przyszłości armatochaubice samobieżne będą miały pełny automat i do pocisków, i do ładunków. Nawet jeżeli Ukraina pokazuje pewne problemy automatu ładowania w pancerchaubice, nawet jeżeli pokazuje, że jednak czasami przy niewłaściwej obsłudze to musi być ta awaryjna, manualna obsługa, no to jednak trend jest jasny. Automat ładowania i dla pocisków, i dla ładunków. No i dlatego Wojsko Polskie raczej by chciało, żeby przemysł rozwijał kraba w kierunku pełnego automatu ładowania i pocisków, i ładunków. I takie rozwiązanie mają Koreańczycy w wersji K9A2, opracowali. Co się mocno podoba wielu różnym potencjalnym kontrahentom Koreańczyków, no i MON by najchętniej chciał, żeby polski PGZ dogadał się z Koreańczykami i żeby powstał jakiś taki miks de facto koreańskiego podwozia w krabie z nową koreańską wieżą. Oczywiście to się średnio podoba w przemyśle, tak? Więc to jest pierwszy problem, czyli że wojsko chciałoby kupić wersję rozwojową kraba. Na drugi problem jest taki, że kraby są za, że K9 są za kasę z kolei. One są za kasę z kredytu koreańskiego. Czyli Koreańczycy nam kredytują to, że my u nich kupujemy armatochaubice, czyli de facto jest to z kasy koreańskiej. Oczywiście na procent prawdopodobnie dość duży. Natomiast, żeby kupić kraby, to MON, właściwie Polska płaci własnymi pieniędzmi od razu. I to jest też duży problem, który troszeczkę ucieka. Czyli paradoksalnie zakupy z Korei są łatwiejsze do sfinansowania niż zakupy z Polski. No i teraz oczywiście medialnie to rzecz jasna wygląda fatalnie, potwornie i źle, więc zostanie podpisana za parę dni, czy pewnie prawdopodobnie w piątek umowa ramowa na, do 200 krabów, tak podejrzewam, nie wiem dokładnie ile tego będzie, ale do 200 krabów i zobaczymy, czy to będą kraby, czy to będzie wersja rozwojowa kraba. Jak to będzie wersja rozwojowa kraba, to znaczy, że wojsko przeforsuje to, że chce po prostu kraba z automatem ładowania i pocisków. Jeżeli to będzie krab taki, jaki jest, to będzie to oznaczało, że wojsko po prostu uległo na skutek czynników politycznych i przemysłu. Natomiast znowuż to jest umowa ramowa. Jakkolwiek by to okropnie nie brzmiało, umowa ramowa do niczego nie zobowiązuje wojska. Tak, wojsko może się w dowolnym momencie wypiąć na umowę ramową, a przemysł zostanie z niczym. Taka jest smutna rzeczywistość. Natomiast realnie jest przestrzeń na prawie 300 kolejnych krabów, ponieważ jeżeli sobie uwzględnimy te zakupy do tej pory poczynione, no to mamy 364 armatochaubice K9, 170 krabów, to jest 534 armatochaubice samobieżne i dalej brakuje przynajmniej 100, jak nie 100 paru dziesięciu sztuk, żeby stworzyć zapas, tak? Czyli prawdopodobnie kolejna umowa na kraby, ramowa niestety, wyczerpałaby w sumie potrzeby sił zbrojnych RP, nawet z pewnym zapasem dla czterech dywizji, z których będzie każdej będzie brygada artylerii, czyli dla czterech brygad artylerii, no i powiedzmy jednej albo dwóch brygad artylerii odwodu naczelnego dowództwa. Więc tak czy siak mam niejasne wrażenie, że realnie rzecz biorąc ta umowa ramowa, o ile się przeistoczy wykonawczą, piątkowa, to będzie ostatnia umowa na armatochaubice samobieżne na dłuższy czas.
ponieważ w zgodnej optyce wojska dużo gorsza sytuacja jest jednak z czołgami i z przede wszystkim bojowymi wozami piechoty, natomiast pożar w artylerii powoli jest gaszony, tak? No bo te czumu będą trafiać do Polski, czyli Homar A, Homar K. Ta ilość zakupionych AHS-ów jak dojdzie, a na pewno dojdzie, no to załatwia sprawę. No i jeszcze tu jest jedna kwestia, czyli kwestia polityki, o której wam zapomniałem powiedzieć. Kupowanie sprzętu z Korei, który zwykle umowy zawierają dość spore kary umowne dla nas, tak podejrzewam przynajmniej, bo już nikt na świecie normalnie nie chce z nami podpisywać umów bez zapisanych dużych kar umownych, powoduje, że kwestia realnej realizacji, czyli umów wykonawczych dla polskiego przemysłu, spada na nowy rząd. Czyli to jest taki gorący kartofel, który po prostu trzeba wyjąć z tego ogniska. No i teraz jak? Nowy rząd zabierze polskim robotnikom ze Stalowej Woli chleb z PGZ-u? Nie da im kontraktu, nie podpisze umowy wykonawczej, no nie, no będzie musiał tak czy siak podpisać, żeby mieli co robić, tak? Po wojnie. No a z drugiej strony będą armatochaubice szły z Korei, więc nie wiem, na ile to wynika z kompilacji dostępności funkcji czasu, finansowania i cynicznej rachuby, że w sumie no przecież finalnie tak ktoś będzie musiał podpisać umowę z polskimi robotnikami, czyli z PGZ-em, a na ile to wynika po prostu z innych czynników, no ale... Kierunek koreański być może też jest realizowany jako pierwszy po prostu dlatego, że trudniej będzie te umowy po wyborach odkręcić albo zrewidować. Moim zdaniem to będzie prawdopodobnie finansowo kompletnie nieopłacalne albo niemożliwe. Aczkolwiek nie takie cuda się w tym kraju zdarzały, patrzcie, karakale. Natomiast jeżeli umowa kolejna ramowa przeistoczy się na wykonawczą w Kraby, no to w zasadzie będzie temat w obrębie czterech dywizji, powiedzmy sześciu brygad artylerii zamknięty. Natomiast no wojsko chce wersję rozwojową Kraba. I do tego wszystkiego, słuchajcie, dochodziło bardzo wiele różnych rzeczy, czyli takiego szumu medialnego, czyli twierdzenie, że Huta Stalowa Wola ma za małe moce produkcyjne. Przemysł to bardzo ostro dementował i ze strony prezesa Huty Stalowa Wola, i ze strony potem prezesa PGZ-u, i ze strony oświadczeń prasowych. No z kolei wojsko średnio wierzy w oświadczenia przemysłu z różnych przyczyn. No ale niemniej bardzo zostało ostro jednoznacznie zdementowane przez przemysł. Potem mamy jeszcze kwestię kompatybilności amunicji między Krabem i K9, z czego z Kraba na pewno można strzelać amunicją z K9, natomiast jeżeli chodzi o amunicję krabową w K9, to na pewno można strzelać pociskami do ładunku 5 tego skraba i to mi potwierdzono w dwóch różnych obszarach wojska, w jednej firmie zewnętrznej i u jednego znajomego. Czyli, że ten problem kompatybilnością amunicji kraba z K9 jest chyba raczej mocno wirtualny, natomiast trzeba jeszcze przetestować K9 z tym najsilniejszym najsilniejszym pakietem 6 ładunków z polską amunicją, czyli na dystans 40 km z małym hakiem, tylko że tego nie da się zrobić w Polsce, ponieważ w Polsce przepisy zabraniają przelatywania pocisków nad terenami zamieszkanymi. A nie mamy poligonu, który ma oś długą na 40 km, więc albo trzeba było, kiedyś robiono strzelania certyfikacyjne chyba na Słowacji, z tego co pamiętam, czyli słowackie pociski, czeska amunicja, znaczy czeskie ładunki, bo tam przepisy pozwalają, albo robiono to bodajże w chyba Norwegii albo Szwecji. No w Polsce teoretycznie można by coś takiego spróbować zrobić w Wicku Morskim, nie wiem czy ktoś się odważy czy nie, no ale to warto byłoby spróbować. Natomiast nie certyfikowano K9 z polską amunicją i 6 ładunkami, certyfikowano z polską amunicją i 5 ładunkami. Ale to nie jest prawda, że nie ma kompatybilności amunicji. No i słuchajcie, taka smutna kwestia, że ta polska amunicja do krabów, to może i pociski są produkowane w Polsce, natomiast ładunki, z tego co kojarzę, to są przepakowywane z Czech. I jeżeli prawdą jest, że kupujemy wraz z K9 know-how na koreańską nową amunicję modularną, bo Koreańczycy chcieli nam opnąć stare ładunki i know-how na stare ładunki, to była kosmiczna po prostu awantura wokół tego, ale nasi się nie dali. Więc jeżeli kupiliśmy know-how na nową koreańską amunicję, czyli na ładunki modularne koreańskie, jeżeli one na przykład będą u nas produkowane na licencji, to ja słabych stron tego nie widzę, bo po prostu wszystko będzie standaryzowane pod ładunki z K9. Bo one będą najczęściej wykorzystywane. Zresztą i tak kupujemy amunicję w milionach sztuk z wszystkich możliwych stron, które chcą nam tę amunicję po prostu sprzedać, więc to jest kompletnie osobna kwestia. I słuchajcie, to by było tyle, jeżeli chodzi o Crabgate. Mam nadzieję, że wam trochę naszkicowałem, jak to wyglądało. No burza polityczna,
czy może inaczej, polityka się wmieszała w te zakupy, no bo to jest fajne miejsce, żeby jeszcze dokopać schodzącemu rządowi. Częściowo słusznie, częściowo nie. Z drugiej strony komunikacja trochę na linii przemysł, wojsko, wojsko-przemysł w zasadzie nie istnieje, bo obie strony się nie lubią, nie ufają sobie, uważają się za konkurentów, a nie za partnerów. Paradoksalnie nie ma po prostu dobrej współpracy między wojskiem a przemysłem. Ta współpraca, jak jest dobra, to zwykle jest wymuszona, tak, przez jakieś czynniki inne zewnętrzne, głównie polityczne. Natomiast no też nie najlepsza była komunikacja na linii po prostu społeczeństwo, to co się dzieje w kwestii wojsk rakietowych i artylerii, ale to wynika z tego, że wojsko chyba boi się powiedzieć po prostu, ile sprzętu poszło na Ukrainie, jak przejściowo bardzo źle było, jak bardzo słabi jesteśmy przejściowo, bo byliśmy, i to, że dopiero zostanie to załatane w ciągu najbliższych 2 lat. Więc wojsko po prostu przerażone faktem, że daliśmy prawie połowę sprawnych goździków i większość sprawnych krabów, po prostu stara się za wszelką cenę chuchać i dmuchać na te umowy już zawierane, albo na możliwość zawarcia tych umów, żeby dostać jak najszybciej sprzęt, który pozwoli załatać całkowicie te luki w tym, co daliśmy, tak? No bo umówmy się, że ta umowa na te 212 K9 pierwsza, to właśnie była umowa, która zasypywała tą wyrwę po przekazaniu goździków i krabów na Ukrainę, tak? A wszystko kolejne to są potrzeby bardzo racjonalne, wynikające z przezbrojenia wojsk rakietowych i artylerii. Dobra, tyle, bo się rozgadałem, pół godziny minęło, ale przejdźmy do zakończenia. I to było tyle, drodzy widzowie. Jak sami widzicie, trochę burza w szklance wody wynikająca z dwóch bardzo różnych optyk spojrzenia na ten problem, czyli wojska i przemysłu. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, ponowna prośba o zalajkowanie, zasubskrybowanie, skomentowanie, przesłanie do znajomych. Wielkie gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Jutro będzie tygodniówka z Dawidem Kamizelą. No i oczywiście w weekend albo w poniedziałek zobaczymy jeszcze odcinek ukraiński. Dzięki wielkie, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.